Załoga na pokładzie wywiadowni, gościmy cały czas Red Lips, jeszcze sobie nie poszli, jeszcze nie mają mnie dość. Jeszcze nie. No pójdziemy, coś czuję. Dobrze się czujecie? Kto kogo będzie miał za chwilę bardziej dość. Okej, okej. Czy czegoś potrzebujecie? Jakieś wodzianki na plan? Jak macie jakąś na planie, to śmiało. No myślę, że jakaś by się znalazła. Dobrze, słuchajcie, rozliczymy was teraz troszeczkę z przeszłości. No, ale najpierw porozmawiamy na spokojnie o bębniarzu, z którym gdzieś tam wyczytałam, że mieliście problem, on się tam zmieniał, szukaliście i znaleźliście ostatecznie Sopel się nazywał, przez internet. Tak. Czyli Red Lips wrzuciło ogłoszenie, szukamy bębniarza, czy... Odwrotnie było tak, że po prostu szukaliśmy tego bębniarza, przewijało się na próbach, przychodziło do nas wielu jakby chętnych, którzy chcieli podjąć z nami tą współpracę, no ale, bo to też nie chodzi o to, kto je gra, ale też o to, żeby osobowościowo ta dana osoba pasowała po prostu do naszej załogi. I właśnie no, okazuje się, że nie było to proste, żeby znaleźć kogoś takiego, dlatego też w końcu wzięliśmy sprawę we własne ręce i ja właściwie zaczęłam szukać. Czyli zrobiliście sami research, tak? Tak, różnych kamerów i się okazało, że Sopel właśnie, w ogóle śmiać mi, dzisiaj oczywiście się z niego z tego śmieję, ale... Co zrobił? Mam umieszczony na YouTubie taki filmik swój, gdzie jest zrobiony taki... Prezentacja. Taka jego prezentacja, gdzie gra w różnych stylach. I to jest wszystko, że tak wchodzi w ogóle w drzwi, rozpala się światło, że on wchodzi z tymi pałkami. Tak, tak, jest to wszystko zaplanowane, przemyślane. Ograł to sobie, fajnie. Tak. No i zadzwoniliśmy do niego i po prostu przyjechał do nas na próbę i się okazało, że tak faktycznie to był dobry wybór. Ej, aktualnie się wszyscy przyjaźnicie i jesteście jedną wielką rodziną? Tak. Tak jest. Tak się składa, że mam dla was zagadkę i mały prezent i... No. Ta-dam! Ojejciu! Ale jesteśmy zaskoczeni! Ale niespodzianka! Laser na ciebie. No właśnie, tak. No, no i fajny co w związku prezent. Z tym? Co to za zwierzątko? To jest delfinek, o ile... Tak, delfinek. Tak. No dobrze, no troszeczkę sobie pozadzieszaliśmy, ale do, sorry, no ale no, muszę jako, że gościcie u nas pierwszy raz. Nie mamy problemu, w ogóle wiesz. To chyba nie jest tak, że się wstydzicie no tego. Dobra, nie, oni, oni nie wiedzą o co chodzi. No. Tak się składa, że czy będziemy mogli sobie na pamiątkę, wrzucimy na fejsa. Szybko, mamy jeszcze jednego małego tak? delfina dla was, ale no gdzieś dawaj. Zaginął. No. No wiesz co? Gdzie jest ten drugi? Produkcja. Później wam go dam. Dobra, na razie Ruda, no. Śpiewałaś jako Aisha z delfinem, kiedy odszedł Iwan. A ty również tam muzykowałeś. Tak, ja tam muzykowałem, ale powiem ci, robiliśmy z Rudą gorsze rzeczy w życiu. Tak. Także gorsze, jest... gorsze niż ten skład? Muzycznie? No, na przykład no, różne skład, jakieś tam, skład. Każdy ma swoje historie po prostu. No. Ruda na przykład kiedyś otwierała na przykład w Rogowie Picnic Country. Wiedziałeś o tym? Występowała jako 14-latka. Z frędzlami, z dzwonami, z gitarą. No dobrze, co z tym disco polo? No, no była taka historia, że mieliśmy taki zespół, mieliśmy taki projekt, no ale, ale co z tego, wiesz, ja mam wrażenie, że to media bardziej napędzają, robią jakąś nagonkę na nas, bo my nie mamy absolutnie z tym problemu, wiesz, no, no tak było, no a, tak, tak, znaczy, a prawda jest też taka, że gdyby nie to, co było kiedyś wtedy, to dzisiaj nie byłoby nas tutaj w tej chwili, na tej czerwonej kanapie. I cel jest jedno, ja to absolutnie rozumiem. Moje pytanie tylko jest takie, czy to disco polo było grane dlatego, że... Wiedzieliście, że na disco polo można zarobić pieniądz? Czy disco polo było grane dlatego, że aktualnie disco polo grało wam w duszy? Wiesz co, no w duszy nam nie grało. Nie. Słuchaj, to był moment taki przejściowy tuż po tym, jak Iwan tam rozstały się tam drogi naszej, to wszystko. Był jakiś tam content jeszcze nie do końca wykorzystany, był w tym potencjał taki, że tak powiem, ekonomiczny. Mhm. Nie ma co ukrywać, że Ruda przyjechała tutaj, wiesz, do Warszawy. Sama wszyscy wiemy, w Warszawie życie jest ciut droższe niż na no przykład w miejscowościach, z których przyjechaliśmy. Studiowała wtedy, z czegoś było trzeba żyć i słuchaj, gdybym umiał... nie wiem, pracować na budowie i umiałbym budować domy, to pewnie bym pracował na budowie, a z racji tego, że czuję się dobrze grając na instrumentach, więc postanowiłem to wykorzystać i wiesz, pomogłem swojej rodzinie, wielu jakby mogłem z tego żyć, tak samo Ruda i to tyle, ale zakończę. Ale przyszedł moment taki, że jakby zaczęło nam brakować tego, żeby faktycznie robić taką muzykę, jaką gdzieś tam wewnątrz tak, czujemy. Przyszedł moment, dobra, no to trzeba już to w ogóle olać, to co teraz. Czyli zacząć wy, nowy wy rozdział, odeszliście jakby, tak? Od delfina? Co?
Oddajesz mi go? Jakby wiesz, nie odbijam piłeczkę. To nie chodzi o to, że ktoś od kogoś odchodził, po prostu zespół się rozpadł ze względu na to, że każdy miał, każdy z członków tego zespołu zaczął jakby przewartościował swoje priorytety i tak to się po prostu naturalnie wydarzyło. Dobrze, o Red Lips, w końcu o waszej muzyce aktualnej zaczniemy rozmawiać za chwilkę. Już zostawiamy Delfina i przeszłość za nami. Teraz muza dla widzów Porfan TV i za moment wracamy do dalszej rozmowy.